Siema, witam Was na moim kanale, ja jestem Brutus. Dzisiaj robimy omówienie noża G.I. Tanto od firmy Cold Steel. Na początek może wrzucę Wam kilka tam zdjęć, jakich nagrałem w lesie przy różnych pracach z tym nożem, a potem sobie o nim pogadamy, także tam 2-3 minutki testu w terenie. Ale ciężko. Tragedia. Powiem Ci, że tragedia. No i jak widać, nóż ma dużo minusów. Zaraz zresztą o tym porozmawiamy, no ale najpierw porozmawiajmy o pochwie, bo pochwa jest bardzo, bardzo ważna. Pochwa jest moim zdaniem bardzo fajna. W każdym razie tutaj nic nie grzechota, prawda? Także jest spoko i jest bardzo dobrze spasowana. Nawet bez tego dodatkowego zapięcia nóż nie wypadnie z pochwy. Podobnie jak w przypadku Cold Steel SRK. No tutaj akurat mam trochę luzu, no ale to jest starszy nóż. No w tym przypadku żadnego luzu nie ma. Pochwa jest fajna, wykonana z jakiegoś tam plastiku, który firma Cold Steel nazywa Securexem. Ok, zapinany oczywiście na pas za pomocą tej przelotki, fajnie, bo można ją odpiąć, założyć sobie bezpośrednio na pas bez odpinania pasa i tak samo jeśli chodzi o zdejmowanie. Dodatkowe zabezpieczenie jest oczywiście ten klips, który przed chwilą zapiąłem. Jest tutaj otwór drenażowy, nie wiem czy nam złapie ostrość. Proszę bardzo, jest otwór drenażowy. Dobra, zaraz co do samego noża. O, ale troszkę przytyrany. No jest troszkę przytyrany, bo do tego właściwie ten nóż jest, więc nie ma co go oszczędzać. Powiem Wam, że wymiary jego to jest 30, prawie 31 cm, 30,5 powiedzmy. Głownia to jest 18,8, natomiast krawędź snąca to jest 14,5 cm. I tu jest właśnie minus tego noża. Tylko tą częścią tak naprawdę pracujemy. Ta część służy tylko i wyłącznie do trzymania. Coś takiego tutaj się nie sprawdza. Nóż jest oczywiście tępy, bo taki dostałem i nie ostrzyłem go. Na testach też był tępy. Tego typu nóż nie musi być w ogóle ostry. Jakie jest jego przeznaczenie, ponieważ ma taki, a nie inny rozmiar i tam oczywiście wagę należałoby podać. Więc sam nóż waży tam te 341 gramów razem z pochwą 437 gram.
Więc jak na taki nóż nie jest aż bardzo ciężki, natomiast wiadomo, jak widzieliście, nadaje się tylko i wyłącznie do batonowania. Jeśli chodzi o rąbanie, to słabo wyślizguje się z ręki. Ta rękojeść kilka razy mi wyjechała podczas większego uderzania. Jeśli chodzi o tego typu pracę, jak zaostrzenie patyka, nie. Ten nóż w ogóle się do tego nie nadaje. To jest nóż przeznaczony tylko i wyłącznie do ciężkiej pracy. Stal to jest 1055. Jeśli dobrze pamiętam, materiał rękojeści to jest ten Grivex, który też jest to jakiś tam plastik, który Cold Steel sobie przechrzcił na Grivex, prawda? Widzicie, on jest troszkę śliski, ma tutaj to fajne wycięcie, myślałem, że będzie lepiej. Wczuwałem się, kiedy ten nóż macałem, myślałem, że będzie dużo lepszy, natomiast no, rozczarowałem się troszkę, jeśli chodzi o rękojeść i podczas używania i samą głownię też. Jeśli mówimy o używaniu, trwałość tego noża, no to na pewno będzie duża, tak? Ten nóż będzie trudno złamać, ten nóż będzie trudno wyszczerbić, ten nóż będzie trudno w ogóle zniszczyć. Dlatego można go używać jak łopaty, tak jak ja używałem na filmie, tak? Jeżeli potrzebujesz wykopać dziurkę, otwór, nie otwór, sorry, dołek, możesz użyć tego noża, tak? No, ma on trochę minusów, ma też trochę plusów. Jeśli chodzi natomiast o koszt, bo to jest koszt około między 150 a 170 zł, no to jest sprawa indywidualna. Czy to tamto sprawdza się w przycięciu przy tych pracach? No tak sobie, prawda? Jest to niestety, ta krawędź jest prosta. Gdyby ona była z jakimś rekurwem, na pewno lepiej by ten nóż rąbał. Myślałem, że tą częścią tamto będzie mi się fajnie rąbało. Nie. Żadne takie. Więc tutaj dodatkowe rozczarowanie. Jeśli bym miał kupować nóż za te pieniądze, to wybrałbym oczywiście More Bushcraft Black. Jest to podobna cena, a może nawet i mniejsza. Pochwa też jest fajna. Nóż na pewno sprawdzi się lepiej ze względu na to, że łatwiej go kontrolować. Odległość od palca tutaj do tej krawędzi tnącej jest ważna. W tym przypadku, kiedy chcesz dokonać jakiejś pracy, jak na przykład naostrzenie patyka, ta odległość sprawia, że kontrola nad nożem jest bardzo, bardzo trudna. Możesz spróbować schwycić go tak, ale tutaj ta część, czyli jelec, wchodzi w rękę, więc też można to tak robić, ale w suchym drewnie naprawdę bardzo ciężko się pracuje, więc jeśli ten nóż miałby do czegoś służyć, to tylko i wyłącznie do tego, żeby batonować, kopać doły, ewentualnie przy może lepszym zaostrzeniu zdejmować gałązki z takich grubszych drzew, bo ściętych drzew, bo jeśli chodzi o ścinanie i rąbanie, to nie polecałbym tego noża. Co do krzesania, no to nie krzesałem ze względu na to, że zobaczcie, jakie tu jest wykończenie. Jest to słabe wykończenie. Także na pewno by nóż nie krzesał. Zresztą nie chciałbym nawet krzesać iskier tym nożem. Jeszcze porównanie, takie małe. Może jeszcze tą morkę wyjmę. Jest to Mora Pro C. I skoro pojawił się w tym filmie nóż, inny film, nóż firmy Cold Steel, to wrzucimy tutaj SRK. Proszę bardzo, krawędź tnącą ma naprawdę bardzo, bardzo podobną. No wiadomo, jest to nóż chyba ze 3 razy droższy od tego noża, więc trzeba by było to sprawę rozpatrzyć, natomiast no, dla mnie ten nóż nadal jest ideałem, jeśli chodzi o pracę w terenie. Ten oczywiście nie przebije go, myślałem, że będzie chociaż rąbał lepiej, nie rąbię lepiej. Ale jeśli szkoda ci tego noża, zawsze możesz użyć tego noża. Posiada otwór na linkę, ja nie wiem, czy mówiłem, ja już tego nie używam, wydaje mi się to bezsensowne. Czy coś jeszcze warto by było wspomnieć? Można by było jeszcze wspomnieć coś na temat tej prostej formy, bo naprawdę ciekawą ma tą formę, chociaż już wiadomo, opatrzył się ten nóż, bo już trochę ten nóż jest na rynku, ale wydaje mi się, że no, jest to jakiś taki bardziej nowoczesny nóż, taka bardziej nowoczesna forma
noża typu Bowie. Tym optymistycznym akcentem chciałem zakończyć. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć.